Miło mi jest przedstawić projekt, który w tej chwili realizujemy w partnerstwie, zaraz będzie wiadomo z kim. W każdym razie współautorami są cztery osoby. Oprócz mnie pani profesor Natasza Urbańczykowa z Politechniki w Słowacji, w Koszycach. I dwóch panów z PIAP-u z Warszawy, Marcin Słowikowski, Jacek Zieliński. Zanim przygotowano aplikację do projektu, o którym powiem na zakończenie, SP4C, taki ma akronim, realizowano w latach 2010-2013 projekt, który się nazywał Open In to Zero, Knowledge Generating House and e-Assessment Model. O co chodziło w tym projekcie? Chodziło o opracowanie modelu procesu, czy też modelu procesów generowania wiedzy oraz oceny wiedzy, zaproponowanie narzędzi online, które będą wspierały procesy ideacji. Muszę powiedzieć, że z tym pojęciem spotkałam się po raz pierwszy, ale już teraz wiem, że ideacja to jest intuicyjne tworzenie pojęć i wyobrażeń. Kiedy próbowałam z angielskiego przetłumaczyć to słowo, to absolutnie nie wychodziło nic. Zaproponowany model wspierał edukację formalną i nieformalną oraz ocenę efektów uczenia. Był skierowany do studentów, nauczycieli, menadżerów, zorientowany również na potrzeby indywidualne i miał wzmacniać kreatywność, pewność siebie. W ramach Open In opracowano prototyp narzędzi Web2.0, tak zwany Knowledge Generating House, ja to tłumaczę dom albo platforma generowania wiedzy, oraz przewodnik pedagogiczny pozwalający pokazać, jak może wyglądać model oceny. Z nadzieją, że to wszystko, co zostało wykonane, będzie angażowało szkoły w proces kształcenia ustawicznego. To mamy teraz cele. Trochę się pewnie będzie to powtarzało, no ale tak tutaj napisała współautorka. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w twórczy sposób, tak aby wspierać naukę i wzmocnić więzi łączące ze sobą różne sektory. Z taką nadzieją, że faktycznie w tym projekcie wezmą udział nie tylko uczniowie, czy nie tylko nauczyciele, ale może jeszcze ktoś inny. Wspieranie pozytywnej samooceny zarówno dla uczących się, jak i dla mediatorów w środowisku nauczania. Zwiększanie możliwości wykorzystania kapitału intelektualnego młodych talentów i grup zagrożonych. Tutaj akurat z trudem zauważyłam grupy zagrożone w tym projekcie, bo takie grupy to na ogół dostępu do komputerów i sieci nie mają, więc ja tutaj projekt tego jakby nie gwarantował. Opracowanie modelu kompleksowej oceny ze szczególnym uwzględnieniem elementów kreatywności, między innymi wspierania ucznia przy wprowadzaniu nowych pomysłów, nagradzanie kreatywnych sposobów przekazywania instrukcji w celu osiągnięcia innowacyjnych rozwiązań, zapewnienie autonomii twórczej ekspresji zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników technologii informacyjno-komunikacyjnych. Faktycznie ja troszkę zaglądałam do tych zasobów projektu i jeśli będziecie mieli Państwo czas i chęć, będzie można sprawdzić, że jest tam sporo instrukcji na trzech poziomach, jeśli chodzi o użytkowanie komputerów. Tworzenie KGH jako innowacyjnej sieci społecznej miało wspierać odkrywanie potencjału twórczego. Takie były założenia. Za chwilę przejdziemy do konkretnych już ofert tego systemu i co tak naprawdę on wspomagał. OpenIn oferuje i wspomaga nową perspektywę powiązania edukacji ze światem otwartej innowacji reprezentowanym przez korporacje. To właśnie był ten moment, kiedy sądzono, że w projekcie wezmą również udział ludzie spoza szkół i nie tylko uczniowie. Dobrą jakość zasobów multimedialnych i tekstowych w 9 językach, które są przeznaczone dla ucznia oraz trenera. Oczywiście te języki były dedykowane dla poszczególnych krajów i nie było obowiązku, żeby każdy mówił w 9 językach. Zwiększenie innowacyjności, kreatywności i możliwość e-oceny, spójność powiązania pedagogicznych zasobów tekstowych z narzędziami technologicznymi oferowanymi w tym środowisku, integrację interwencji wszystkich partnerów. No tu chodziło o to pewnie, żeby można było widzieć, co kto komu powiedział, na jaki temat, tak, żebyśmy mieli dostęp do i mogli monitorować, co się tu będzie działo w systemie.
To jest partnerstwo. Kiedy tak patrzę, to myślę, że Politechnika w Koszycach łatwo nie miała, bo tutaj jest 9 partnerów, jak Państwo widzicie. Jest Portugalia, Włochy, Bułgaria, Dania, Niemcy 2 razy, Węgry, Hiszpania. Z tego, co wiem, to akurat Niemcy byli odpowiedzialni za opracowanie środowiska, o którym tutaj wspominam. No, ale tak jak powiedziałam, jest to bardzo duże partnerstwo i zarządzanie takim projektem jest niebywale trudne. Projekt ten dostał w tym roku nagrodę zresztą Unii Europejskiej, więc chyba sobie Słowacy nieźle poradzili. To jest platforma, o której mówię, która została opracowana przez ten w ramach realizacji tego projektu. I jak widać, rozmawia w językach, których flagi tu można zobaczyć, jak również z prawej strony jest możliwość wybrania języka. To teraz przechodzimy do tego, co tak naprawdę to, co nazwałam domem generowania wiedzy, wspomaga. KGH wspomaga powstawanie nowych pomysłów, umożliwia burzę mózgów online, komentowanie i ocenianie pomysłów oraz oferuje miejsce do wspólnego uczenia się, innowacyjne pokoje e-learningowe umożliwiające burzę mózgów oraz mapowanie myśli, przestrzeń do przechowywania dokumentów, badania naukowe, w tym badania naukowe, prace, portfolio, indywidualną ocenę kreatywności, która uwzględnia aktywności, pomysły itd. Tak to wygląda. To jest może dość ciekawe, żeby zobaczyć, ile wykonano testów. Jak widać, to są jakby dane w liczbach, czyli zakładano, że każdy z partnerów zrealizuje 2 projekty pilotażowe w grupach, gdzie studenci będą w liczbie od 10 do 30. Jeden projekt pilotażowy tylko dla nauczycieli i ta liczba tutaj osób, które wzięły udział, była od 5 do 20. W sumie zrealizowano 25 projektów pilotażowych, teraz patrzę już tu, w 6 językach. I jeden projekt międzynarodowy, który angażował 4 partnerów, czyli nie wszystkich. I ostatecznie użytkowników było, jak Państwo widzicie, 357, którzy reprezentowali różne instytucje edukacyjne, w tym szkoły średnie, zawodowe, uczelnie, instytucje kształcenia dorosłych. No i posiadał różne poziomy umiejętności ICT. Teraz to już bardziej konkretne liczby. Podczas tego projektu zaproponowano 113 różnych wyzwań w zakresie innowacji. Dotyczyły one gospodarki, spraw społecznych, szkolenia nauczycieli, e-learningu, budowania kariery, samorozwoju, rozwiązań technicznych i organizacyjnych, rozwijania platformy OpenIn itd., itd. Umieszczając 165 nowych pomysłów oraz 155 komentarzy. W końcowej ewaluacji wzięło udział 291 użytkowników. To oznacza, że 82% wszystkich uczestników pilotażu. Około 80% użytkowników zdecydowanie zgodziło się, że portal OpenIn jest łatwy w użyciu i obsłudze, posiada przejrzysty układ i format, zawiera treści łatwe do odczytania oraz zapewnia wystarczający czas reakcji. Prawie 75% użytkowników zdecydowanie zgodziło się, że KGH jest również prosty w obsłudze, łatwo jest dodać, odnaleźć nowe wyzwania czy pomysły, dodać komentarze, oceny, uwagi. Także generalnie ocena była bardzo pozytywna i myślę, że też dlatego jakby Słowacja postanowiła zaproponować kontynuację w pewnym sensie tego tematu w ramach, jak Państwo widzicie, projektu SP4CE, który to odpowiadał na potrzeby zindykowane w komunikacie z Brugi. Myślę, że tutaj przetłumaczę tylko te 2 strategiczne główne cele wskazane w dokumencie, jak poprawa jakości i efektywności kształcenia i szkolenia zawodowego, podnoszenie jego atrakcyjności i adekwatności, zwiększanie kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości. Ogromną umiejętnością w projektach unijnych jest to, żeby dobrze zaadresować potrzeby, powołując się na dokumenty europejskie. Stąd też podaję tutaj Państwu link, gdzie dokładnie można to przeczytać i sprawdzić.
Jeżeli chodzi o partnerstwo, to wygląda to tak, że mamy dwie instytucje z Polski, to jest PIAP, jest PROMET, to tak, ja tutaj będę reprezentowała PROMET, chociaż z przyjemnością reprezentuję również Politechnikę, bo tak jak już może Państwo zauważyli, na pierwszym tutaj wykładów już udało się nawiązać komunikację wstępną z przedstawicielami Wydziału i Staskiem, tak, Wydziału Elektroniki. Także myślę, że tak to będzie. Ten projekt był zaproponowany Politechnice Gdańskiej, kiedy startował, ale z racji, że procedury na uczelniach są bardzo skomplikowane, koordynator jakby nie mógł czekać tyle czasu. Cele, bo to jest projekt Erasmus+, pewnie nie wspomniałam, który będzie jeszcze realizowany do roku 2017. Te projekty Erasmus+, przynajmniej ja jestem dopiero, biorę udział w pierwszym takim projekcie. Moim zdaniem oni mają bardzo wydłużoną skalę czasową i nawet przesadnie wydłużoną skalę czasową. Jak jest za dużo czasu, to ludziom się wydaje, że jeszcze jest czas, żeby coś zrobić. Co tak naprawdę tak nie jest, tak? No, ale mówię, to takie są czasami wrażenia. Jak również jeśli chodzi o pieniądze, które w takich projektach się pojawiają, one wspierają rzeczywiście współpracę między partnerami, wymianę doświadczeń, o czym ja tutaj też piszę. Opracowanie innowacyjnych narzędzi edukacyjnych ułatwiających komunikację i wspólne działania studentów to nieprawda, dlatego że w projektach tych absolutnie nie ma pieniędzy na informatyków, na budowanie nowych platform. Jedyną metodą, żeby móc zrealizować założone cele, jest szukanie rozwiązań, które są otwarte i darmowe. Narzędzia te będą opracowane jako aplikacje internetowe, bo to projekt zakładał, z dostępem poprzez interfejs www. Będą zaprojektowane do użytku trzech głównych grup docelowych. Trenerzy reprezentujący przedsiębiorstwa czy przemysł, mentorzy doradcy, to są nauczyciele ze szkół zawodowych czy uczelni wyższych, oraz uczniowie, studenci, również szkoły zawodowe i uczelnie wyższe. To są zadania, które projekt ma zrealizować. Wspieranie współpracy uczniów przedsiębiorców z wykorzystaniem działań doradczych, pomoc firmom w znalezieniu odpowiednich młodych pracowników, uczniów, studentów, którzy chcą wejść na rynek pracy, z wykorzystaniem trenerów i mentorów. I jak to ma działać? Firma, która chce znaleźć nowych młodych pracowników, uczniów czy studentów wchodzących na rynek pracy, umieszcza na portalu problem do rozwiązania. Uczniowie, studenci mają możliwość zapoznania się z problemami i zainteresowani starają się znaleźć rozwiązanie. To jest jakby propozycja jeszcze bez konkretnego rozwiązania, tylko jakby drogę, tak, jaką by wybrali, gdyby dany problem mieli rozwiązać. Na podstawie zaproponowanych rozwiązań firma wybiera studentów czy uczniów i wyznacza im trenerów. To są trenerzy reprezentujący firmę. Mentorzy z uczelni lub szkoły nadzorują i wspierają pracę uczniów i studentów. Również trener reprezentujący firmę będzie współpracował z wybranym uczniem i studentem, tak? Czyli jest to współpraca trzech różnych jednostek osób. Procedura ta będzie rodzajem przygotowania ucznia, studenta do życia zawodowego i może prowadzić do jego zatrudnienia w firmie. To są tak zwane pobożne życzenia tego projektu i ja mam ogromną nadzieję, że po trzech latach, jak ten projekt się zakończy, powstanie taka platforma, a przynajmniej spróbujemy, czy to faktycznie działa. Tak dzisiaj właśnie rozmawiając w kularach, pomyślałam sobie, że firmy, które są znane i dobre, to one nie muszą poszukiwać pracowników, bo tam studenci do nich przychodzą, tak walą drzwiami i oknami, więc jakby to nie jest problem. No ale być może jakby wyszukiwanie tych diamentów, taka platforma nawet dla tych firm może spełnić. I teraz cały pomysł Słowaków polegał na tym, żeby do not reinvent the wheel, czyli nie wyważajmy już otwartych drzwi. Ponieważ projektowanie portalu OpenIn zaangażowało, to był projekt, który miał zupełnie jakby inne możliwości finansowe, więc faktycznie angażował informatyków do projektowania. Więc pewne metody zaproponowane przy projektowaniu portalu OpenIn można będzie wykorzystać i tutaj. I dokładnie będziemy korzystali z wymagań użytkowników, które zostały przygotowane dla portalu OpenIn, tak żeby było dokładnie wiadomo, jakie konkretne działania użytkownika i interakcje z systemem będą. Potencjalnych użytkowników poproszono o przygotowanie scenariuszy użytkowania i na ich podstawie opracowano konkretne wymagania. Tak to wyglądało. I teraz moim zdaniem dosyć ciekawa propozycja, bo stworzono takie listy wymagań, które
składają się z trzech pozycji. Pozycja must, czyli coś, co musi być koniecznie spełnione przez system, niezbędne do wdrożenia w osiągnięciu głównego celu. Propozycja nice to have, czyli dobrze mieć, dodatkowe funkcje, które pozwolą na realizację wymagań zgłoszonych przez jednego lub dwóch partnerów, i jeśli koszt tej realizacji będzie średni, oraz delighter, czyli takie, które są przydatne, funkcje są specyficzne, skomplikowane, trudne do realizacji, można rozważyć ich wdrożenie, jeżeli wcześniejsze kategorie zostaną zrealizowane oraz jeśli będą fundusze. A teraz jest zaproszenie dla Państwa, którzy zechcieliby teraz, zaraz lub w przyszłości współpracować z tym, co już zostało przygotowane. To może krótko powiem, że kiedy przeczytałam te tam setki stron dokumentacji wcześniejszej, zapoznałam się z tym, jak działa OpenIn i KGH. Doszłam do wniosku, że oczywiście pójdziemy w kierunku rozwiązań darmowych, że na pewno to będzie jakiś CMS, jakiś LMS, czyli jakiś Content Management System i Learning Management System. Jeśli chodzi o CMS-y, no to do dyspozycji z takich najbardziej popularnych mamy WordPressa, Drupala albo Joomla. Już też pomału trochę wiem, co wybiorę z tych trzech. A jeśli chodzi o LMS, to wiadomo, że to będzie mój ulubiony, tak, od ponad 10 lat Moodle. I dlatego tutaj Państwo już pewnie poznają tę platformę. I ona nie była stworzona do tego projektu. Widzicie Państwo tutaj te nasze gry miejskie, tak, bo tutaj Pani też pytała o adres, tak? Więc na tej platformie, do której można ode mnie otrzymać informacje, te gry miejskie, jak one powstawały, też są, tak, bo do tworzenia korzystaliśmy z tej platformy. Inaczej, ja już wcześniej sprawdziłam, że do pracy grupowej ta platforma się nadaje, o taką pracę będzie potrzebna. Z Koliną wiem, że na Wydziale Informatyki pracę grupową też się robi na początku w Moodle, potem nie, bo okazało się, że Moodle nie był taki świetny, to tak mi opowiadali koledzy. No ale wyjścia nie mamy, także trzeba będzie poradzić sobie z tym, co jest do dyspozycji. Także serdecznie zapraszam do kontaktu, jeśli to, co mówiłam do tej pory, Państwa nie znudziło i uważacie, że warto by było kontynuować tę rozmowę w sieci. Dziękuję bardzo.